Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Ponownie znaleźliśmy się w Kosakowie u kolegi Maćka Wójcika. Dzisiaj będziemy robić zdjęcia tym gołębiom, które mamy tutaj ze wspólnego gołębnika. Zobaczmy, ich jest ponad chyba 280 wszystkich, te, które wróciły z finału. Ponad 300. Ponad 300 nawet? No może być. Może być, bo tutaj w tym czasie, co Maciek był na wczasach, się lenił, za przeproszeniem, to trochę doszło, a nie widzieliśmy już, ale będziemy kiedy robić zdjęcia, już dokładną ilość ich będziemy znać. Przypomnijmy, na finał poszły 343 gołębie, tak? Ale 280 kilka tam wróciło. Zobaczymy, ile ich będzie docelowo w dniu dzisiejszym. Tutaj kolega Marcin Raczyński z firmy Centrum Zdrowia Gołębi trzyma też taki mały pakunek. Jest to pakunek zawierający zapewne jego produkty. Tak, to może już ty powiedz nam, jak tutaj... No tak, dokładnie. Przychodzą tak. Na Maćkowi produkty, no bo gołębi i oli zdrowie trzeba dbać przez chociaż. Cały rok. No ja te produkty używam cały czas. I co tu przywieźć? Bo na pewno jest mi potrzebny on. Tak co on mówi. No witamina. Na pewno elektrolit, a drożdże. Elektrolit podaje cały czas, adeno, no i elektrolit podaje cały czas, bo to mówię, jest nie dość, że elektrolit też jest z aminokwasami w okresie pierzenia, bardzo fajny preparat, no i najważniejsze, najważniejsze to, co lubię, hydro. Hydro. Znaczy ja jeszcze mam, saszetki, tak, ja jeszcze mam, bo my mieliśmy kiedyś, pokażemy, mieliśmy kiedyś w takich ampułkach, a teraz mamy takie malutkie saszetki, ale przy okazji jak jesteśmy, ile to jest mililitrów? 3 mililitry i stosuje się to do 4 do 5 litrów wody. I co jest dawka dla 100 gołębi? Ja praktycznie, mówię, jeszcze mam ten w tych dużych butelkach, ale tam już się kończy, dlatego Marcin mi przywiózł 100 i no mówię, bez tego nie wiem, czy ten gołębnik by się tak utrzymywał, jak się mamy utrzymuje. Też jeszcze oprócz produktów firmy Centrum Zdrowia Gołębi, mamy też jeszcze preparaty, tak jak tutaj mamy, jak pokażę, podejdziemy worek z granulatem, to się dodaje do karmy, w proporcji tam około 30%, to jest akurat znaczy, na pierzenie. To jest granulat na pierzenie. Na tak. Pierzenie, a my używaliśmy też, na początku używaliśmy ten czarny na młode, na odchów, to takie po prostu... Praktycznie wspólny gołębnik, jako... Sam ten wspólny gołębnik w 90% jest prowadzony tylko na preparatach z Centrum Zdrowia Gołębia. Do tego jest dodawane są bodajże 2 czy 3 preparaty z innych firm. To jest z Deringer. Deringer, jeden preparat i bodajże z TO2 zakwaszacz plus tam od czasu do czasu witaminy. Karmy, które są tu stosowane, to jest głównie karma Goldwings, to jest praktycznie podstawa tego gołębnika, no i granulaty z tej odwy. I to jest praktycznie... Jeżeli chodzi o wspólny gołębnik, bo nasz gołębnik, który tutaj mamy, pokażemy właśnie dzisiaj, jak korzystamy z takiego dnia, że jest piękna pogoda, ja podejdę bliżej, żeby to słońce tak nie wyświeciło. Mamy tutaj te gołębie, które brały udział w lotach gołębi tutaj młodych w oddziale. One i tak z gołębnikiem wspólnym latały i latały też tutaj. Latały tak, one miały chyba około 13-14 lotów zrobione. Latały z naszym tutaj oddziałem 059 i one, ta drużyna tych gołębi zajęła czwarte miejsce. My tam musimy, ja przepraszam, nie zdążyłem jeszcze wszystkich wyników zaktualizować, ale teraz się w tym tygodniu tym zajmę. Ale przygotowujemy się teraz tymi gołębiami do lotów zimowych, bo część gołębi, które zostaną ze wspólnego gołębnika, które my odkupimy, czy ewentualnie z hodowcami się oni odkupią i zostawią, to będziemy lotować. Staramy się też w tym roku jak najlepiej to przygotować też, żeby tutaj wszystkie wyniki były online. No i postaramy się, żeby też te czasówki były, no ciekawie, żeby było, żebyśmy w zimie... Tutaj leciały naprawdę bardzo fajnie, z tym, że to mówię, to jest tak, że to jest tak samo zbieranina gołębi jak na wspólnym, czyli że one czwarte miejsce wylatały, to jest naprawdę bardzo dobra pozycja w ogóle w naszym oddziale, gdzie mistrzostwo oddziału jest z całości. Tu latało 40 parę gołębi. 49 zaczęliśmy tak, bodajże, a czyli, 40 czyli chyba 7 albo 6 zostało. Wylatały bardzo fajnie. Nawet doszedł chyba jeden jeszcze z tych takich, bo 3 mieliśmy najpierw tak. W plecy chyba i później jeden doszedł. Wczoraj jak już mówiłeś, że bo ty wypuściłeś, zobaczmy nas jak pięknie sobie tutaj siedzą dzisiaj, korzystają z tego słońca. One widzimy też się pierzą, kończą chyba już chyba ostatnie pióra, no. I będziemy mieli za chwilę możliwość zobaczyć, my im poprawimy te zdjęcia też, żeby ładnie wyglądały, żeby każdy gołąb, który będzie brał udział w rywalizacji, miał swoją taką niejako pamiątkową nawet fotografię, bo mamy taki przypadek, że gołąb chyba kolegi Arka Koniecznego, chyba to był 39-6, to miał pierwszy konkurs w oddziale raz, no. Dyplom ja nie będzie wiem, miał, nie doszedł. Ale właśnie chciałem powiedzieć, że będziemy musieli je raz złapać i dokładnie zobaczyć, bo tam jest jeden plus minus jeden gołąb nam w plecy, nie wiem, że tak on powiem. Nie doszedł i praktycznie... Ale go nie było po ostatnim Nie było locie. Go, ale zdaje mi się, że doszedł. Tylko, że dwa były wtedy kolegi Arka Koniecznego brakujące, 31-12 i 39-6. Tak. I któryś z tych doszedł.
Dobrze, to, czyli jeżeli chodzi o te gołębie, to mamy już tutaj, no, że tak powiem... A tutaj mówię, a tutaj dzisiaj będziemy robić zdjęcia, weźmiemy najpierw ten pierwszy boks. Te, co były wcześniej zasiedlane? Nie. No, po prostu to jest mniejszy boks, to dzisiaj zaczniemy z tego boksu, będziemy sukcesywnie pomału dostawiać kolejne. Gołębie są, mówię... Pokażemy, bo my tutaj czekaliśmy, bo żeby one się troszeczkę wypierzyły. Maciek mówi, że miały bardzo takie łyse głowy. Tak, no mówię, no granulaty. Ale teraz dostaną jeszcze trochę granulaty. No, bo... no nie tak ten granulat dostawał i bardzo szybko, zobaczmy. Bardzo szybko zaczęły pierzeć. I to mówię, to jest tak, że takich gołębi trochę tu mamy. I prosimy jeszcze właśnie, żeby każdy wszedł na stronę, bo mamy każdego jednego gołębia, ten materiał, który dostaliśmy od hodowcy, zamieszczone. Będą wystawiane tylko gołębie z pełną dokumentacją. Z pełną dokumentacją, o. I tak to, mówię, będzie wyglądało. No temu na przykład trochę brakuje, to też my dzisiaj nie będziemy zdjęcia robić, a pewnie zrobimy dzisiaj część. Te ładniejsze. Wybierzemy te, żeby były. No, ten czarny to kolegi Krzyśka Pietrasa? Bo on tu miał chyba... No, nie wiem, czy nie wiem, jest. Nie wiem, miał tutaj takiego. Praktycznie... Tam jest drugi, to będzie któryś. Staram się nawet tych gołębi nie pamiętać ich numerów, bo nawet nie wiem... A ja lubię pamiętać. Nawet nie wiem, które to są te pierwsze. O, zobaczmy, jak te pięknie siedzą sobie gołąbki tam. Ale tam wypuściłeś swoje stare też, tak? Tak, jak już puszczasz, to wszystkie. Wszystkie, o. I tak sobie siedzą te gołębie. My też postaramy się jeszcze tutaj ten gołębnik troszeczkę przerobić, bo mamy pewne doświadczenie. Chodzi głównie nam o podłogę, bo ostatnio nie mieliśmy rusztu, który chcieliśmy zamontować, ale teraz już rusztu mam na miejscu w domu. Prawdopodobnie albo go zmienimy na większy, albo powiększy. Coś wymyślimy, jeden bo boks. Chcemy troszeczkę, ale podłogę przede wszystkim zmienimy. Tak, tutaj jeszcze nie mówię. No, najważniejsze to, że to dzisiaj będą gołębie wystawiane. No i chciałem zaprosić tam kolegów do następnej edycji. Proszę się zapisywać. Szósta edycja to już będzie z rzędu. Myślę, że zabawa jest fajna. No, no zobaczymy, jak to tam będzie z tymi zapisami, ale na razie tam to troszeczkę kuleje. Dobrze, także na razie będziemy za chwilkę rozpoczynamy, że tak powiem, robienie zdjęć i już je niedługo wystawimy. Ja myślę, że mi się uda, gdzie zdjęcia zrobię, to już jutro, kiedy ten film się ukaże, czyli razem z filmem praktycznie będą te już gołębie na aukcji. No, będziemy je sukcesywnie wstawić. Jeszcze raz mówię, my ze swojej strony też się staramy zapewnić wszelkie dokumentacje. Przejdźmy tu, bo słońce świeci tak źle. No. Ze swojej strony staramy się uzupełnić każdy jeden element, który mamy tutaj, i rodowody, karty własności, wszystko tam mamy na stronie internetowej podane. I mówię, jak ktoś nie ma, to prosimy o sprawdzenie, czego brakuje w dokumentacji i dosłanie. Mamy też coś takiego, że do każdego gołębia dodajemy taką kartkę, gdzie są wyszczególnione pozycje na lotach, które były i treningowych, i konkursowych, które ten gołąb zajął. Dokładnie z podaniem, kiedy był lot, którego dnia, jaka była prędkość w metrach na minutę i który gołąb przyleciał. Dzisiaj jeszcze tam doszły jakieś dokumenty do to mamy, to właśnie to ja za chwilę to wszystko uzupełnię. Gołębi, ale no mówię, no... Krzysia Gańskiego ja przy okazji proszę, żeby też uzupełnił niektóre. Tak, takie dosyłanie później, to też nam sprawia dużo kłopotu. Dobrze, także na razie dziękujemy. Popatrzmy jeszcze tutaj na te gołębie, które mają ostatnie, że tak powiem, te... Znaczy ostatnie, no nie ostatnie może, bo te będą latać, ale te inne nie każdy w zimie wypuszcza. Ale sobie popatrzmy póki co, korzystając z tej pięknej pogody. No, trochę jest, też muszę powiedzieć, nie wiem jak to wszystko ten, tu na razie się wszystko trzyma w idealnym zdrowiu, choć dużo gołębi bardzo w okolicy choruje. Ty mówisz o gołębiach młodych czy o wszystkich gołębiach? Głównie młode, ale atakuje też wszystkie gołębie. Jest to objaw podobny do paramiksowirozy, ale to podejrzewam, to nie jest na pewno paramiksowiroza, jakieś inne zapalenie tam. Czym się objawia? Drgawkami. Co jest układem nerwowym. Tak, kręcenie głową, nie tak jak przy paramiksowirozie, ale gołębie naprawdę wora, to często tu dużo gołębi to łapie. A to mówię, to gołębie szczepione i to szczepione co roku i naprawdę jest... I oby nam się tutaj to nie to trafiło. To się nie trafiło, bo byłoby trochę ciężko. Także na razie dziękujemy i do zobaczenia. Dobrego.